Siemanko, w kolejnym odcinku z Krak Góry. I dzisiaj bo raczej będzie tryb standardowy. Jeżeli to jest przedostatnia edycja w tym cyklu, no to zawsze musi być standard. Co to dostałem? Buty z Gambi widzę, Crystal Helm, Plena Arctosa i tak dalej. Teraz nie zapomnę sprawdzić miksturek od razu. I tak, i tanki na Crystal Helm plus 5, bonus obronę magiczną. Chyba go przelosujemy. Czyli na maga widzę, że tu lipa znowu. A tutaj dodatki też takie. A, magowi się może być na maga. Dobra, ile tych mikstur jest? 4, no 2. Nie ma mobilek. A, no szukali mnie. Gemiki takie. No to tu widzę, że nie jest źle nawet. Ale no przyda się dokupić 3 szybkości na przykład. Takie zdolki. Bryza, drenaż, krakol, drenaż, postawa bojowa, trójok, ryzykowny cios. Może być do dobicia, ale lepszy krytyczny. Nawoja, co tu mamy? No ten hełmik, czy ta zbroja. Buty z głębin i one są tak speeda w sumie. Speeda, trochę laka. I polarne buty, ale to nie. No i wilczy wisior. I wychodzi, że taki profil no, może być. Może być, tutaj sobie znowu chyba kupię rękawica. Opokę. A broń chyba stara teraz będzie dla mnie. No ale stara, co tu wychodzi, to no, mógłbym wilczy hełm założyć jeszcze. Ale zobaczymy od przeciwnika. Na razie nie sprawdzę profilu i tak. Dobra, ja sobie wezmę miecz jako atrybut, bo dużo osób bije mieczem. I dla zmyłki wziąłbym rękawice. Tylko co jeżeli... Co jeżeli mi się trafi przeciwnik z włócznią? No a dobra, zaryzykujemy jakoś. Dobra, biorę już rękawice, ta. Tylko trochę był miecz. Przez to, że jakby trafić na przeciwniku z mieczem, to będę miał tu ułatwienie. O, miecz nienawiści się trafił. No i tak, jak się prezentują profile z nabitymi gemikami? 255 defy, cieniutko trochę. Liczę wisior. A na maga. Maga dużo defa. Ale i tak klipne profile. Miałem szczęście na co używać. Chociaż tak dla biedy. Jakby mi dało laka. O, takie drobnostki. To i tak nie. Bryzę. Drenaż podwójny, podstawa. Precyzja. Jest ryzykowny cios. Trzeba by to lepiej zrobić. Tu dokupujemy szybkości, jak zwykle.
Tutaj też się przydadzą. Ok, 350 speedona. Maga, nowe będzie trochę więcej. 370, nie jest źle. Przy okazji przelosuję hełmik. Liczyli się od ulepszenia na plus 1. Tak. No, coś tam szczęścia zawsze może być. Hełmik z plus 0 i plus 5 powstanie plus 4, tak? Zobaczmy. Więc nie możemy go osłabić. Na pewno będzie miał więcej defa, bo tutaj wszystko obronę magiczną poleciało prawie. I 4 punkty więcej obrony. Nie jest lepiej, ale mogło być dużo lepiej, tak. Zlipa z tym hełmem. I tak go założę. Już lepiej. I do tego opokę. Jakby co to się tam, nie martw się, że cały czas tym gram, bo jak mi nie wyjdzie dzisiaj i w sobotę, to będzie zmiana taktyki całkowicie znowu. Ok, jest opoka plus 1 nawet. Nawet bym chętnie ulepszył. Czy mogę sobie na to pozwolić? 80 żetonów. Na razie sobie na to nie pozwolę. Tutaj dokupię mobilki. Geny. Krople też. I jeżeli chodzi o zdolki, wszystkie sloty są zapchane prawie. Sloty zapchane. Nie mam co wywalić, chyba że tylko precyzję. Precyzja albo... A dobra, była chwila przerwy, na czym to skończyliśmy. I tak, tu są takie itemki. Chciałem coś tu chyba kupować, 700 żetonów. Normę pewnie chciałem kupować jak zwykle. Zobaczmy, co tu mamy do dyspozycji. Nie ma tutaj krytycznego ataku. To jest resma. O, już jest wejście. Ale czy wszystko przygotowane? Opoka. Mak. A, wiem co się jeszcze zrobi. Mierz nienawiści się ulepszy. Chociaż raczej go nie będę używał, no ale jakby ktoś był włócznią, to będę musiał. Opoka na lepsze. Już tam niech będzie to 80 żetonów. O!
Obrażenia, 5MP. Nasze może się jakoś przydać. Lecimy z mieczem. Ten ma... O, w celność, dobra. Dobry jest, w celność się przydają, mało szczęścia. I obrażenia poszło. Też idzie. Nawoja. Przy okazji zobaczmy... A, ja mam dużo MP. Ja mam buty z głębin. Nie założyć polarne, ale... One są bez plusa. Chyba, żebym na zatrucie chciał mieć odporność, ale to nie, to się... To musiałby ktoś mieć zatrute rękawice, wtedy mogły być polarne. Tutaj co? A, tu jest brazorze jeszcze. Też się może przydać. Jakby była sytuacja, że... Mogę zostać zabity szybko, no to się przyda zbrojka. Trzeba coś tu walić, żeby kupić normę na przykład. Chyba nie. Albo równo taktykę z normą zastosować, wkurzającą. A mógłbym. Nie mam osłon za dużo. Ale co jest ten wywalił? Precyzję? Drenaż się może przydać. Kujaczek, no... Może ujdzie, jak ktoś nie ma odporności, to coś tam... wejdzie. Ryzykowny cios, nie założyłem, bo... Mam podstawę bojową. Karakol. Czy on się przyda? Dobra, wezmę tę normę. Ewentualnie. Wziąłbym i... Odbicie? Nie, odbicie to się chyba nie przyda. Na takie profile. Ale norma. Dobra, fajna norma, 400 żetonów zostało. Wstępnie wywalę precyzję. No, moja i namaga. Namaga to wywalę. A nie, co wywalić? Liczne uderzenie. Norma. Albo trójoczek. Karakol się tam może przydać. Nie, ona maga to mam dużo defa bardzo. Jeszcze mogę to podmienić. O, tak, to podmienię w sumie. Nie spina więcej. Ja nie będę chybiał. Ten czas, bo te 10 szczęścia może coś tam zmienić zawsze. I tak, profile. Gotowe. Mam nadzieję, że nie wytracę mikstur wszystkich. Znowu na woja lepszy profil mi się wydaje, chociaż... By tak oceniać... Mega więcej defo. Aby ta pelerynka była z plusem. A to są buty z głębin. To przez to, one MP dodają. A buty RPSa dają HP bonusowo. Nie tracąc na tym. Dobra, taki profil powinien wystarczyć jakoś. Jest postawa bojowa, jest bryza. To niezły kombos jednocześnie.
A, chyba wchodzić. A, no i mam przyspieszenie na woja na start. Okej, wchodzimy. Ten się logował już. Ale zobaczmy tam na widowni, kto jest. Na razie wlazło 20 osób, to na pewno dojdą jeszcze. Velo jest na lewo. Stazy na środku. I na prawo Smurfik jest. I dwa w King Kowiak. Azekami. Czy ktoś doszedł? Jeszcze nie. Ale jakby było 20 coś, to wyjątkowo mało osób dzisiaj. Okej, za start 25 osób. Czyli dzisiaj jest poniżej tam średniej. Ale jednak, a Billy jeszcze? 26. A to chyba wszyscy już. Bo 20 sekund przed końcem. Dobra, najwyżej potem się jeszcze zobaczy. A tu już wbijam. Nie wiem, kogo łapiemy. Może mnie ktoś złapie. Lepiej oczywiście, żeby woli. I. Gandalf do Wawkin. Zekami. Smurfik. Nikt nie chce łapać nikogo. No. Tu się złapali, został Dwawkin, Koliak i Azekami. A tutaj Kanibal, Harlow, Magowie. Żeby Harlow mnie chciał łapać. Zobaczymy. Kanibal został. I na lewo wszyscy się złapali. Tutaj niektórzy chyba skończyli już walkę net. Łapie się ktoś tu, czy nikt się nie chce łapać? Koliak albo Azekami zostali? A, Kanibal jeszcze. No to... No to nie wiem, kogo tam chcą łapać. Patrzmy na Maga profil. No, nie taki zły mam chyba. Kami mnie złapał. Okej, to podmiana profilu w takim razie. Tam na woja. Podejrzewam, że on bije mieczem albo toporem, więc wezmę rękawice, ale nie mam pewności. To jest normalna postawa. Skrypcik, aby nic nie zepsuł. Tujaczek. Znowu mi się nie trafił, to pod szczęście, więc ta gra mnie nie lubi. Trzecia edycja z rzędu, jak nie więcej. I patrzymy, ten ma... Też ma przyspieszenie na start. Dobra, mieczem bije, tak myślałem. O! Drenaż na razie. Trafiłem. Chybił.
se tam... Albo biję go jeszcze. O, dużo, dużo. Teraz sobie postawę. To też sobie dam. Leczył się. Lipa, ale mam tu jeszcze karaku na przykład. Nie mam dubla. Speedował się chyba. Agenda użył. O, będzie dubel zaraz. Ale on ma te osłonki, kurde, blady. To leci mobilka i tak chyba. Aha. Na razie go walnę. Jeszcze raz. Nie uleczyło mnie. Kończą mi się osłonki. Nie wiem, czy chcę ryzykować, chyba nie. Uleczę się. Te też się zaraz kończą. Wszystkie. A to tak. Akurat kryta zawalił. Dobra, leci trucizna. Kurde! Ajajaj, no. Jeszcze raz trucizna. Bije go. O, ale ładne leczenie. Odnówkę sewalną. Jeszcze raz bije. I bez leczenia niestety. Dubel ma zaraz. Leci krakol. Ładne ciosy. Oj, oj, wypadł groźnie to. Nówka, ile mam udówek? Ajaj, trójki mało mam. Chyba już nie ma. I... A dam sobie tę postawę. No właśnie, bo to dubel ma zaraz. Leczmy się. Chyba, że mu zajdzie. O, zszedł mu. Co nic się nie uleczyłem. Nie zaraz leczenie nastąpi. Jest leczonko. A dobra, walmy go. Serio? Nie wiem, leczę się, bo jakby tam jakiś kryt to atak. Wypadzik. On ma...
dużo ma szczęścia, speeda, ale... Lepszą broń mam. Tyle pozytywów. Ale ci... Wilka. Dubla. O. Walnę go. Pa, usłona. Cóż, nie zabiję go, truciznę walę. Aha! Ale się wkurzyłem teraz. Chyba nie na ostatniej turze mobilki. Super giereczka. Ageny muszę używać, no to. Co ten ma? A, bo to była, dobra. Znaczy nie była tylko mierz nienawiści, on był... Drenaże jeszcze w ogóle, nie miałem jak ich użyć. Okej, chybionko. No to drenaż poleci. Dobra, zaleci. A, skończy się na auto walka. Wygrałem. To się HP nie zmieniło i nie wiedziałem, o co chodzi. A skrypt nie dał normy, gówno skrypcik. Aha. To się po prostu tak skończyło. Chyba nie poniosłem aż tak dużych strat, zobaczmy.
Tutaj lodówki stracone, miksy 5 miałem wszystkie, a to jedno regeno. Smurfik, jak tam celów padł. Ja sobie kupię organki. Resztę na razie nie muszę. Patrzmy, jak walczył Smurfik. Legendara. Ja pierwszy raz chyba sipy. Dobra, wchodzimy. A kto jest w sektorze? Tyk, Sandy, Legenda, Hariolus, Apokalipsy, Dławkin, Eneduera, AB, Hariolus, coś był jeszcze? Legendar chyba. Nie, Kanibal. Dławkin. Dobra, jeszcze kilka osób wykruszyło. Kendal mnie złapał, czym on bije? Szybko zobaczymy. Toporem. O. On ma milion szczęścia, jak zawsze. To tam biorę miecze na niego. Czekają brać stacja defa, skida zyska, MP. Ale też trochę mi daje trochę na topór, mam 8% topór. O kurde, co jest, nie mam dubela? Jeszcze mi usunął. Co za bydlok. On mi wali 1400 krytem zwykłym. A tam sobie tam karakol. Przyspieszanie dostał. Super, wybiłem, no ale refleks miał. Potem chyba będzie bił kryt jak szalone. Bił kryt walnął. No 4 poszło. Drenaż teraz potiska. Aaa, kurde, super giereczka, no. Nienawidzę na lekarów zjebany grać. Oczywiście tu cizna wejdzie. 1400 krytem. Ja pierdolę, ile on ma szczęścia. Cały czas krytyki. Tego nie ma sensu na dłuższy suwać już. A refleks wziął, jakby wiedział, ten precyzję brał na niego. Ale ci to. Będę chybiał cały czas teraz.
Ja pierdolę. Więcej szczęścia się nie dało. Kurwa no. Bardziej wkurwiająca profilu się nie dało założyć. Teraz to chyba to się wkurwie. No wreszcie. Super chyba, nie? Wlazła trucizną, mnie tam może jakimś krytyczkiem dobić. Znaczy krwawienie wlazło. Nic dubliam. Wszystkie ataki chybiam. No, tak myślałem. Dobra, ryzykuję. A, Krakul ma chłop. Ola, lecą dwa wzmocnienia na raz. Spoko, i tak many nie mam. Normuję mu ten Rafał, bo mnie kurwa tym. Nara. Oczywiście. A już nie mam drenaży, okej. Bije go. Spoko, leci legenda. Co jest? To nie dziwne, że on ma teraz szczęścia i szybkość, jak ma 0 defów kompletnie. Ale to wystarczy, żeby nie. Okej, to gówno poleciało. Czy ściągnie, czy... Okej, próbujemy runkę. Kurwa, ale rozrzut. Ja już nie mam tych.
Odnówem ją. Chyba przegram to bus. Za dużo uników chłop ma. Kurwa, akurat w takim momencie. Dobra, ostatni krakol jeszcze. Aha! Usunął całkowicie dubla. W niedzielę takie bajery można. Traf to. No nie! Co? Kurwa, oczywiście, że trucizna wejdzie. Przegrałem, ale to było w sumie oczywiste. Cały czas jebane chybiania, cały czas krytyki. Dobra, wkurwiamy się teraz i zastosujemy inną zmianę taktyki. O ile mnie stać, dobra, stać mnie. Bierzemy sobie to coś. Jest sygnecik. Celność. Speeda stracę, ale no teraz nie będę tak wybiał. Zależy, kto się tam trafi. Ale mu chociaż straciłem dużo tych mikstur, czy nic? Ja mu straciłem... Aha. Ponówki mu wytraciłem, a tak to lipa. Tutaj... O, czyli nie mam mobilek. Nie mam... No, już to kupię. A, bez sensu taktyka. Albo odpadł? Co jest?
A kupiłaś inna, czy teraz nie powinna tak chybiać? Bo to już się wkurzyłem jak nigdy. Ale zobaczmy, jak było tych chybień. Chybienia. Kurde, 17! 17 tymi, a tu jeszcze były drenażem i resztą trójokami. Więc więcej było. I precyzji nie wziąłem. Przede wszystkim. Jakbym wziął precyzję, to by nieco zmieniło przebieg walki. Zawsze w jakimś tam stopniu. Co tu jest w sektorze? Kanibal został. Xandir. Czym bieg Xandir zobaczmy. Walnie czy nie walnie? To była... Toporem... Też... Czyli za... Sandy i Kanibal zostali. Czemu one się w ogóle nie ruszają? Kolejak przegrał. Na auto się skończyło. Lodem bije chłop. No to co z tego, że ma 120 cala i z precyzją 140? Jak było pytanie o defy, nie wiem co to ma do rzeczy. To wypiernik do... A ten mnie złapał. Dobra, dlatego weźmiemy... Signecik. Też rękawice, bo nie chyba cały czas. I precyzja. Nie, może już nie będzie potrzebna. Mam nadzieję. Skoro zwiększyłem celność. Dobra. Oby ten sygnacik się przydał. Chociaż. Bryzę jakby tam wywalić i te precyzje założyć. Dobra, może zrobię tak. Nie chcę, żeby się okazało, że znowu będę chybiał cały czas. Dobra, tu jest coś takiego. To ma barierkę, precyzję, wzmocnienie. Podwójny drenaż wali. No to ładujemy manę, akurat i tak miał barierę. Bombę mamy, ma. A to walimy ten drenaż. Pomyślność, ta. A niech leci precyzja na razie.
Może być postawa bojowa jednocześnie. No. Co? Dużo mi chobije. Chyba leczę się na razie. Totalnie tu walno, ale aż go bije. Karakolek. Dobra. I on chyba nie ma rozjemcy, on ma ten drugi topór, topór gniewu. Z tego co mi się teraz wydaje. Będzie dubel? Chyba... Nie, nie ma dubla. Aha, akurat trafił za tą trucizną. A musiałem tak zrobić. Nie, trzeba nie odbić w takim momencie. Ja mi walno, 1900. Tak, powinien wyglądać idealnie. Co? Ten... Dobra, zejdzie mu chyba. A, zejdzie mu. A nawet jak nie, to leci krako. I do tego leci postawa bojowa. Myślność wolną. Nie powinien mnie zabić. Chyba, że krytan. Okej. Leci to. No. To. Aha, ja nie mam mobilek. Tak. Ale lipa.
Nie, zabić mnie może kryta, kurde. Leczę się lepiej. Krasenia przepadnie, ale mu regenerację za to też. Co? Ten... Nie, no chyba ma jeszcze speeda najebane, jak to możliwe? Do cholery. Chyba ma tyle jednego i drugiego jednocześnie. Okryta mu walnąłem. Chyba padam to, bo ty... To ma mega przewagę. Nie mam jej tutaj. Dobra, ściągamy. Ta skryta by mnie jakimś musiał zabić. No, przeżyłem. Raczej się tylko. Rano mi się kończy zaraz. Serio? Aha, kurwa. Oczywiście, że... Krytyczek? O, nie walnął jednak. Ja, za dużo obrażenia pobiję. Ci norma. Tak. I teraz moment prawdy. Przepływ sił walnął. No to ja walę osłonę, mam nadzieję, że nie będzie miał mobilek w skrypcie. Dobra, padłem i tak. Niestety, ale... Takie obrażenia, że gówno zrobić mogłem. A myślałem, że on miał ten drugi topór. Na ten drugi lepiej by mi poszło. No widzę, że chociaż skrep mi nie psuł. I czy chłop chociaż stracił dużo mikstur? No, chłop tu dużo stracił. Trzeba pozytywów. Więc pomimo, że wygrał, to nie płaciło mu się ze mną bić. Zobaczmy na widowni. Elkowicz dnia. Aż jest kolejna runda nawet. Długo to trwało. Smurfik przeżył dłużej ode mnie. Co jest? Zobaczmy na kogo walczył. Apokalipsy, obecny w G, Legendar. I
Bo to były 3 rundy tylko. Szybko, że coś odpadłem. Delfin chyba też. Bartolom Xadzie zostali, tu Edę Duraba i tyle. Xadzie na Edę Durabę. A tu już się biją, no to zobaczymy. Tutaj są magowie, więc witalizacja. O, akurat spowolnienie odwazło. I tu będzie porażenie. Proszę, ale wszystko wlazło. Zobaczmy inną walkę. Teraz może Smurfik. Bicie, chybienie. I tak by nie zabił. Ten też się bił. O, tu mógłby zabić krytykiem. Jakby tam lepszy rozrzut był. Dobra, tu już nie patrzę. A to ma żołnierze do Rabek Sandir. A ten temu na barierze to bije. Strzał ten się cieszy, bo nie wiem. Dobra, bo tam patrzyłem. Czy ten ma beru pogardy? O, dubel naciąga. O, ho, ho. A może wybić, bo tu jest refleks. A ten ma precyzję. I... moment prawdy i pach, nic się nie dało zrobić.
Bez sensu walka. Teraz mówiąc, spowolnienie, bo wykwalenie i zatrucie, no to bye bye. Rzucie raz mały. Co? No co? To nie chciał jej zatrucie kwalenie dać, no ale no. Strata zdrowki. On mógł mobilka użyć po prostu, skoro miał bez kitu, co on odjebał. I by go bił na dublu. A tamta sobie osłonę może dać, ile ma. No właśnie. Nic dziwne z nagrywki. Zacznijmy inną walkę. Na przykład stara gwardia nie widzieliśmy dzisiaj. I pas też. Gwardia jak zwykle dużo speeda. Integracja poleciała groźnie. Bo teraz zależy ile on ma defów, nie wiem, może dużo defów ma. Ma tyle HP. Raczej Gwardia go nie zabije, tak? Ale co? Dobra. Tenek go zabije. A nie, dobra, jednak nie zabija. Ale było blisko. Jakby miał skupienie, to je zabił. Runki zawalił. Manę ładować. Tak to by i tak go walnął później. Miał mianę przy okazji, więc tylko runkę zmarnował. A dobra, chyba pocisk ma. Można i tak. Jest ta zintegracja dobrze została wykorzystana. Nie, na lodówkę zagrywka i przez to. No to, chyba pociski poleciały. Niezły krytyczek. Drenaż trafiony. I wleciała mobilka. Bardzo słone. 5 sekund do autowalki. I dobitka krytykiem! Ale dobił! Gratulacje! Nikt się nie spodziewał takiego zwrotu akcji. Ty kanibal. Koniec, RSML. Też koniec, nie zdążyłem włączyć ich autowalk, no szkoda. To po prostu zobaczymy w raportach. Tyk wygrał.
To była niezła różnica damage'a. Ale przewaga szczęścia i szybkości. A, krytyczki lecą jak szalone. Co to ma 88 MP? No tak, bo to jest support staty jakieś tam. Rozpatanie. Cały czas krytyczki. Nie wiem, jakby miał zgubę. A, by wylatywały krwawienia i trucizny. Jakby rozgar to samo. I zabił. A jak tam staty? To nie miał odnówek. To miał jeszcze po jednych miksach. Smurfik. Wygrał Smurfik? To. Obaj mieczami bili, a to miał bułat. Dobra, już nie wygląda, bo kolejna runda. Ksandr żołnierza będzie miał. Olegdara ma Smurfik. A nie mogę mu napisać. Pewnie już zaczęli. Ja to i tak nie zdążę. Czy Sandy się podnieca? Zapewne. W sumie zobaczmy, czy też pisał. Nie, nie pisał tu nic. A tu?
Chodźmy z Smurfika do Gendara. Cały czas kiedy jadą. On win. Oj, oj, oj. A, powinien za podwójne. A dzięki pewnie teraz się biznes był na giereczkę. Chyba nie musi nastąpić zawsze w takim momencie. No, wiedziałem. Jeszcze ten Macron, chociaż na tej broni to niezbyt pasuje. Bo za te kryty by spełnienia ciągle nakładał. A i tak jest przydatna. W ogóle trzy promienie daje. Ryzykownie z tym wypadem. O, jak trafi, to nieźle zawali. O. Nie, no nie. Na mobilce dwa chybienia. O, zobacz, mój sali, czy żołnierza zabija. Czy pada. O, chyba wygrywa z tego, co tu widzę. Jeden na takie bił, często 700. Fischer na KG bit. Gdzieś ja... A, to to? Groźnie ta Aleksandira. Staci miksy. Bryza, dobitka. A, poświęcenie, okej, okay, nieważne. Już myślałem. Bartolomej pas też, jak sobie radzę. Runiak. A coś tu się zepsuło z czasem. Thank you.
Cały czas nie leci. What the fuck? Że nie wiem, pasterza zobaczmy. No u tego leci. No to teraz u tego nie leci, no. O co chodzi? Czas zepsuli. Nie wiem, może odświeżyć muszę. Dobra, odświeżę to. No i teraz normalnie wszystko. Kowny. A z odbicia chciał. A, nie weszło coś. Nie. Nie no. Kapitalna zagrywka. Koda atak od pasterza i pach. Okej, zobaczmy Smurfy i Zagadar. Ciągnąłeś się. Ja ludzka, milion jak zwykle. 270, kurde. Nie no, Niki pewnie też ma. Kolejne chybienie HP ataki. Czy on wszystkie HP ataki chybił? A szkoda, że nie zobaczył mojej walki, jak ja chybiłem. To może się inaczej przygotował. A to mógł zginąć krytykiem. Już mi tylko nie ma. Ma coś. Chyba już czekamy do auta, chyba że kto tam jeszcze został. Tygi są liska. O, tak trochę zmanowana obówka. Kropla na jedną turę. Też zmeldowane. Krwawy szał poleciał. Maszyno. Bartolom zdechł. Engrywaty był dzisiaj. A, bo tu musiałem przerwać. A jest kolejna runda, patrzymy Legendar Souliska. Wcześniej Souliska wygrał z Tygiem. No i Legendar wygrał ze Smurfikiem niestety. Aksandir. W sumie z kim teraz walczył? Zeneduera? Nie, zaraz. Aha, żołnierzem.
Tylko to poddał specjalnie. Jedną rabę. Trzy osoby. Aha, czyli finał następnej. Teraz zobaczmy legendar ile ma żyć. Gendar. Nie. A to wygrane. Tu stanowiska. Jedno. No to groźnie. Thank you.
Okej, jestem już, wyłączę mikro i patrzę tutaj walkę. Xardir na Soliska. Soliska już osłonę zużył. Jest groźnie, jeżeli potem Xardir użyje mobilkę. Ale Gendar ma jakiegoś łatwego żołnierza podobno. Nie wiem, czy już wygrał z nim, czy walczy jeszcze. Jeszcze walczy. No to potem zobaczymy tę walkę. Dobra. Soliska trafił paraliżę z lewej chmury. A to i tak na jedną turę. O, Xandir przyspieszenie, czyżby dubel zaraz nadciągał. Cztery tury, więc jest szansa na dubla. O, proszę, ale tu cizna. I Soliska musi się leczyć, bo krytyk go zabije. Zdecydowanie 1900 do 2000 nad krytykiem dostanie. Chociaż z drugiej strony jest niby nałożony pewien blok na podważenia z krytyka, ale i tak dużo dostanie. Że Xandir ma te defa, te ataku, te szczęścia i te szybkości. Co jest? Prawy szał. Podwójny bas sampa, kompletnie. On mógł wtedy krytykiem próbować dobić, czy coś tam. Zamiast tej osłonki, nie wiem czemu ją użył.
O, mówię, że 1900 do 2000. Co z tego, że blog jak i tak jest dużo? O, dead. Niestety, za duże obrażenia i brak mikstur. A legendar? No i zjebał, nie zjebał, mikstur nie wiem, więc co mógł zrobić. Ale legendar wygrał z żołnierzem. Tutaj pomijmy ten fragment, czy tam przyspieszmy. O, gdzieś dotąd. Tak, zmienia. Tak, drenaż szybienie znowu. Prądwa. Nie wiem, no jeszcze jeden prądwa, co on robi. Może tak. Dobra, to dobra zagrywka była. Ale go filmy wysysają. Czy znowu znowu tam to trafia. Stradnie poniósł już tam jednego miksa. O! To udało się obejść nawet. No i jeżeli chodzi o te walki, to legendar ma większe szanse na wygraną. Jeżeli on ma trawników, to zobaczmy jak Velo przegrał w ogóle. Oho. Już teraz na 52 speed. Kozak taktyka była. A tutaj. Okej. Na barierze. A mógł zabić. A i tak wygrał. Dobra, ten temu też nawala minion. Co jest z tymi obrażeniami? Bo na barierach. A, no bo ten sumie toporem na tym mieczem. I park, pitka. Jaki krytyk za czysty. A Shoves? Jak tam? Ha. Czemu Shoves nie walczy dalej? Jak to tak? Taki combo odwalił. I serio zrezygnował? A szkoda, bo to mogły być ciekawe walki. Ale z jakami jak przegrał w takim razie? Ale jest Melo. A oni obaj mieczami bili. No to nic dziwnego. A trzeba dostać tak dużo.
po co się leczyłem? Tak by go nie zabił. Zabić, to nie pach do bitka, no ta dublu. Krytyk? Krytyk akurat. O, walczą już, walczą, dobra. Ja tu zacząłem oglądać, a tu... Zaczęli. O, Xandir ma dubel? Tak nie zabije, bo... No właśnie, chyba nie. I tutaj jeden atak wybił. Szkoda, że w początku nie widziałem. A pewnie podwójny drant poleciał. W sumie zobaczmy szybko ten początek. A dobra, to przecież to się musi akurat skończyć. Nieważne, potem zobaczymy najwyżej. A to i tak nie ma większego znaczenia. Pacia bomba, tu Xandir tak bez MP. Bomba za bombę. Wienie znowu. Oko Kluxo. Legendar ma idealny profil pod właśnie kontrowanie topora gniewu. Mimo tego, że obaj toporami biją, no to większe szanse ma Legendar właśnie dzięki temu. Pach, chybienie znowu. A dubelo. Dobra runda. Cizna. Lazło. Akurat trafił. Ten zawsze ryzykuje. Poleciała mobilka. Legendar jest zagrożony. Ale... Może chybi Xandir. A trójoczki. Pach, jeden trójok. Pach. Chyba nie. Pomyślno, że nie pomogła. Znowu chyba nie. W sensie pierwszy atak główny chybił. Mi trafił, klątwa. Trafiło. O! I teraz pach, krytyk. I Legendar wygrywa. No, to była głupia zagrywka ze strony Xandira. To na ciebie, siostro. Słodka jak gruszka, szupła pietruszka, powiedz mi, czy dziś wskoczyć ci do łóżka. Oho. Co on brak pod? Właśnie. Patrzmy to. Xandir. No nawet jeżeli nie miał mixtu, to miał leczenia. On po prostu tak idiotycznie zagrał, bo on zawsze tak zagrywa. Tak, jego normalne zagranie było. Ale obaj ryzykowali, tylko że no, Xandir bardziej zaryzykował. Dobra, no to do następnego KG. Okay, yeah.